No dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z Kwadratowej Masakry na tym kanale. Tak, słuchajcie, dawno tego nie było. Jeszcze rok temu nagrywałem Kwadratowo regularnie. Teraz postanowiłem, że powracamy do tego, tylko że na innym kanale, bo na głównym robimy lifestyle. W każdym razie, dzień dobry, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę. 7000 łapek w górę równa się kolejny odcinek z Kwadratowej Masakry. I dzisiaj, słuchajcie, będzie się działo. Bo ten oto tutaj obywatel powiedział coś i jest gołosłowny, dlatego musimy go wyjaśnić, a raczej to, co on powiedział. W każdym razie, gdzie aktualnie jesteśmy? Jesteśmy w naszym domku, moim i Citroxa. I ten domek jest bardzo wspaniałym domkiem, który zbudowałem ja, oczywiście nie z poradnika w żadnym wypadku. Obok mamy wyspę Nexe, a tutaj jest wyspa główna. Generalnie tak w skrócie, na czym ta edycja polega? Już wam mówię. Mamy 4-osobowe teamy, żyjemy sobie na wyspach wokół głównej wyspy. Prowadzimy jakieś tam swoje życie, interakcje i tak dalej, a co tydzień są eventy. Generalnie nie klepiemy się bez powodu, jest jakiś tam roleplay i tak dalej, i tak dalej. Zasady proste, proste. Okej, ale dlaczego będziemy robić coś na tym obywatelu, który jeszcze nie do końca wie, co się dzieje? Pójście na niego, on jest niczego nieświadomy. On jeszcze nie wie, że jego stateczek będzie dzisiaj palony. Generalnie właśnie przed chwilą był event, w którym no nie za dobrze nam poszło, przez parkour i tak dalej. Poszło nam bardzo słabo, zajęliśmy ostatnie miejsce, bo nikt z nas nie potrafił totalnie skakać. No i zakończeniem tego eventu był event PvP, w którym walczyliśmy w 8 osób kontra 6 osób. I Citrox powiedział, że jeżeli to przegramy, to on osobiście spali swój stat. Tutaj macie urywek, macie tą walkę. Let's go! Dostał dwa razy. Te łuki coś zadają w ogóle? Tak, po no, 1 HP. Jedno serce schodzi. Dawajcie, dawajcie, go, go, go! Go, cyfer, go, cyfer, go, cyfer. Go, cyfer, pardon. Mike, Mike, tu jest. Cyfer. Cyfer, 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 cyfer. Zjadł jedno. AB będzie od kolejnego chyba, bo ucieka. Help is makinem, help is makinem. AB już ginę, 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 kurde. No, ja przegrałem 4 osoby. Nie, no dajcie, dajcie żyć, bo ja powiedziałem, że z tamtych palek to przegramy. Pal go. Idę oglądać. Ale będzie palone. Ja podpalę za ciebie. Dobra, gdzie my idziemy? Nie ma problemu, spalę ci go. Właśnie, co teraz? Citrox swojego statku nie spalił. Dlatego my musimy się za to wziąć. Także słuchajcie, kraftujemy sobie zapalniczkę, robimy sobie rzeczy. Mega się jaram w ogóle tym, że nagrywam odcinek z Kwadratowej Masakry. Dajcie znać, czy chcecie faktycznie więcej tych odcinków, bo powiem wam szczerze, że stęskniłem się za nagrywaniem Minecrafta na YouTube'a. O ile na streamach cały czas to robiłem, o tyle nagrywanie Minecrafta na YouTube'a, no stało się dla mnie dziwne. O! Pokażę mu zapalniczkę. Pokazuję mu zapalniczkę. Patrz, bije mnie! Bije mnie, bije mnie, bije mnie! On już wie, co się święci, bo on wie, co powiedział. Płynę, biorę, wsiadam w łódkę i płynę. Będzie płynął za mną? Patrz, zabrał mi... Nie no, nie bij! Halo, Karol! O, dobra, delfin. S, uciekamy od niego. Płyniemy w stronę jego statku. Ja nie chcę oczywiście całego statku palić, ja chcę tylko część jego statku spalić. Czy on będzie za mną płynął? Nie idzie. Dobra. Płyniemy na jego statek. A, ja jestem w drużynie z Inarkiem, właśnie z Citroxem i z Żelaznym. Taka jest nasza czwóreczka, głównie na eventy. My mamy tam swój dom wypadowy obok Nexy, bo mamy z Nexy bardzo mocny sojusz. Natomiast nasza docelowa wyspa jest tam. Zaraz wam ją pokażę, tuż obok statku Citroxa, na który sobie popłyniemy i powiemy. Jakoś najpierw pobejtujemy Citroxa, żeby tu przypłynął. Tutaj jest stateczek, jak możecie zauważyć, to jest sklep usitka. Przypłyniemy sobie tutaj, żebyście mogli ładnie zobaczyć. By the way, ja nie wiem, co on zrobił z tymi żaglami, ale właśnie takowy żagiel pójdzie raczej z dymem. I tutaj jest sklep usitka, a zaraz obok sklepu usitka jest nasza wyspa, na której oczywiście no Inarek i Żelazny głównie budują. Widzieliście dom przed chwilą, jak ja potrafię budować, także ja wolę tutaj nawet chłopakom się nie wtrącać. Ale tutaj jest nasza wyspa, na którą my się będziemy wprowadzać. W sumie powinniśmy się wprowadzić, a dalej się nie wprowadziliśmy z Citroxem. No i tutaj Inarek prosił mnie, żebym jeszcze nie likował za bardzo, co jest w środku, ale będzie to naprawdę fajnie wyglądać. Mamy jakieś mechanizmy, typu taka winda i tak dalej, i tak dalej. Ale to jeszcze w trakcie realizacji jest wszystko. Ale my się skupimy na tym statku. Co w tym statku w ogóle można znaleźć? Właśnie zacznijmy od tego, bo ten sklep usitka jest strasznie badziewny. Bo zobaczcie, bo widzę wielki napis sklepu usitka, widzę wielki statek. Myślę, wow, będzie mnóstwo towaru. A ja sobie wchodzę do tego statku, patrzę, restauracja pirat. No dobra, co masz pirat dla mnie? Masz chleb, rybę, kurczak. Od kiedy piraci sprzedają kurczaki, masz chleb. I to jest wszystko, możesz kupić ziemniaczka, chlebek, rybkę i kurczaka. No śmiech na sali. Ale jak chcesz sobie kupić jakiś asortyment, to już asortymentu kupić nie możesz. I tak jest od tygodnia, słuchajcie. No dobra, może od 3-4 dni. Te skrzynki dalej stoją puste, nikt ich nie zrobił. Także wygląda to naprawdę słabo.
Tutaj mamy zakaz wstępu, no to my sobie oczywiście tu wejdziemy. Okej, tu są piece, pusto w nich. Tutaj, o, przepalimy sobie kurczaka i weźmiemy, nie będziemy płacić przez Citroxowi, nie? Bo my razem w drużynie. Coś ma na dole, czy nic nie ma? Nic nie ma na dole. Także jak widać, statek wygląda mega słabo. To sobie się przepala, my sobie później po to wrócimy. W każdym razie napiszmy sobie coś na czacie. Czemu ten statek ma zwinięty żagiel, Citrox? Zapytamy się go kultura. Li, chodźcie do góry, ciekawa, aż przypłynie i będziemy stać tutaj z zapalniczką. Nie odpisuje, nie reaguje, napisałem mu na priv. Zwijałeś żagle w statku, płynę! O, płynie, 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 dobra, dobra. Napisał, nie zdążyłem dobudować jeszcze, on już tu jest? O, jest. Uwaga, idzie. A zszedł na dół, okej. Okay. On ucieka, on płynie stąd. Niech spojrzy do góry, no! O nie, to się dalej jara! Dobra, przestało się jarać. Idzie tu, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Będzie mnie bił? Czy nie będzie mnie bił? Nie. Dobra, poszedł sobie. Szuka mnie. O, idzie tu. Dał mi kurczaka. Pamiętasz, co mówiłeś? No pamiętam, pamiętam. Ale po pierwsze, ja spalę, a po drugie, to nie o tym chodziło. Ho. Okej, okay. Daj zapalniczkę. Co podpalić? Nie oddam mu zapalniczki, bo to moja jedyna. To cenna zapalniczka. Nie oddam jej. Co? Czy ją łódkę podpalił? Łódki nie da się podpalić. Nie no, nie pli, halo! Ej, Karol! Karol! No i co, i będziemy się bić? No i idę mu podpalić ten żagiel, no. Sam tego chciał. On nie potrafi się ruszać w tej grze. Ja też nie potrafię, ale o kurde. Ale on nie potrafi podwójnie. Uwaga. Poradzi sobie z tym pożarem, czy nie? Jara się żagiel, o nie. Dobra, ja mu pomogę, widzowie. O, nie, no pije mnie. No, mówił, że spali, tak? Nie no, zrzucił mnie! Dobra, jest woda wylana na szczęście. Niech se radzi, chłopak. Okej, okay. Trochę mu statku Dobra, trochę dużo mu tego statku płonie, niech się męczy. On już chyba to olał. On chyba to olał, no czekajcie, mu pójdę pomóc. No, nie będę już taki, trochę mu spłynęło. O nie! Tam się za dużo jarasz! O! Prawie! Jeszcze trochę! Jeszcze tu! O! Ugaszone! Ojej! Teraz się wbił! Dobra, nie? Żeby łódkę i spierdzielamy stąd! Szybko, 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 szybko! Następnym razem, jak coś mówisz, to dotrzymuj słowa. Jestem ciekaw, czy będzie mnie gonił, czy nie. Czy tam i spokój. Ej, no nie zjarało się aż tak dużo. Obiecuję, że pożałujesz. Brzmi jak groźba. Zobaczycie, czy Citrox mi się odpłacił w następnym odcinku. Subskrybujcie kanał, powiedzcie, stawcie łapkę w górę. Dajcie znać, czy chcecie widzieć więcej odcinków z kwadratowej masakry. Na tym kanale wiedziałem, że mnie dziabnie. Ale tylko łódkę dziabną. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Trzymajcie się. Cześć.